Reforma szkolnictwa zawodowego rozpoczęta w roku szkolnym 2017-2018 miała na celu przygotowanie specjalistów gotowych na wyzwania nowoczesnej gospodarki. Tymczasem z ustaleń naszej kontroli wynika, że jedna trzecia absolwentów szkół branżowych pierwszego stopnia nie pracowała ani nie kontynuowała nauki. Choć minister edukacji posiadał stosowne dane, to nie dokonał oceny kształcenia zawodowego która umożliwiłaby podjęcie działań naprawczych. Nikt zwraca również uwagę na nieprawidłowości w organizacji zajęć praktycznych. Najpoważniejsze dotyczyły braku programu nauczania zawodów w umowach z przedsiębiorstwami, określenia formy nadzoru pedagogicznego czy zapewnienia środków ochrony indywidualnej i ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. W ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Ministerstwo Edukacji realizowało powstanie sieci branżowych centrów umiejętności. Jednak w ocenie NIK projekt ten jest bardzo kosztowny oraz zakłada krótką trwałość przedsięwzięcia.